Just tell me everything. Witamy ponownie. Tutaj. Oj, to moja kwestia. Tutaj Green, Johnny oraz Fai. Spiner. Ner. Okej, napełnij żołądek, whatever. Wyłącz? Ale mi spanie naprawiło, a nie! Swiner, morderca mi napełni żołądek. I witajcie z powrotem. Znowu. W razie kolejny odcinek naszej Minecraftowej serii i zaczniemy od tego, że pójdziemy spać na samym początku. Dokładnie. Czemu? No bo trzeba iść spać. No dobrze. Ja się ładnie położę. Okej. Wszyscy są gotowi do zabijania? Napełnijmy brzuszki. Czujecie sobie rządzę mordu, tak jak ja? Patrzcie tych Franc, patrzcie jaka Franca za oknem. Napełnią swój brzuszek. A coś jeszcze miałem zrobić skrzynkę. Nie pamiętam na co. Idę po XP, już zaraz będę miał 10 level. Ja mam trzeci. Ja mam zerowy, bo mnie ktoś zabił. Grym, pomaga ci. Nie. Kości w sumie się przydadzą. Dziewięć i pół. Nie, tylko bajtuj. A, dobra, zabijesz go. To mam go robić, bajtować. Dobra, to są jeszcze dwa krypcie, rozwalmy je. Tam po krówki musimy iść. Musimy iść po krowy. No bigo. Jest na mnie. Nice. Jest tu mieć. Nice. Ale je, no to idziemy po te krowy, nie? No, przydałoby się w końcu. Okej, okay. Pamiętacie sprzed paru odcinków, czy odcinka, czy... Mieć mi się akurat zepsuł. Well played, Ale straciłem tylko połowę serduszka jednego. Ale wziąłeś te siano specjalne, nie? Mam. Okej. Okay. Jak pamiętacie z poprzednich paru odcinków, od jakichś dwóch odcinków, czy od jakiegoś od ostatniego czasu staramy się zdobyć krowy. Krowy są gdzieś niedaleko i chcemy je całą drogę przeprowadzić do naszego domu? No, przydałoby się, że... Tak. Jeżeli chcemy dać... z was łuk? No, nie. Nie. Bo nie ma łuku, a są strzały. No to może po prostu jesteś ślepy. Czemu Green robisz kółka i wracasz się teraz po No bo chcę też mięso zbierać po drodze, dlatego że bez tego będzie nic. Musi być jedzonko. Bo mięso jest zdrowe. To nie do końca prawda, ale zgodzę się. Nie zabijaj tym razem krów, jak spotkamy krowy. Gdzie jesteś? Tędy. A tu? Idziesz w dobrą stronę? Tak, pamiętam, że tędy zawsze. I widzę też, idę do kopalni. Widzę krowy! Komentuj nam, co robisz, tak jak inni komentują, tak jak bardzo byś chciał komentować, to, co robisz. Albo wcześniej zbiorę jajka. Tylko nie psuj. Skoro ci tak ciążą, to je podnieś, nie? No chodźcie, krów. Aha, te jajka. Chodźcie, krów. Jakie mają śliczne oczka na tym teksturpaku. Co? Jakie oczka takie okrągłe, takie durp. Ja nie wiem, u mnie są... Czemu one się na mnie patrzą tak dziwnie? Ma pszenicę, żeby jak w razie jakby się przerzuciły, to szły też. Czemu są tylko dwie, były trzy? Tam jest trzecia, tam na drzewie. What? Snajper. On kampi na drzewie. To idziemy, wiesz w którą stronę masz iść? Tak. Chcesz kości dwie? Słuchaj, że miecz. Stałem przed Johnem... Łap kości. Stałem przed Johnem z tym mieczem w ręku, a on... Bierz jeszcze drugą kość. Faj! Lag. Szybko! A ja wezmę krowy, które znowu się rozproszyły. O, skaczę po drzewach! Jest mój! Doggy boy! Nazwę cię za chwilę. Green, gdzie jesteś? Uciekłeś? Ramirez, Green. Nazwij go Ramirez. Właśnie, nie, ja swojego. Nie nazwij go Ramirez. Ja swojego nazwam Ramirez. Tego nowego. No dobra, to ale gdzie ty jesteś, Green? Tu, zgubiłem za tobą. Cię. Jak to za mną? Gdzie? Tutaj. Można by powiedzieć, nie! Weź psa! Niech usiądzie!
Zrób, żeby usiadł, bo nas zabije krowy. Nie, on tylko jedną krowę zabił, bo niechcący ją uderzyłem chyba. Oh my god. I teraz jedna krowa się boi. Damy radę. Weź też ten, niech idzie za tobą. Może rozmnożymy na miejscu i będą nasze ukochane. No to czekaj. Masz dość siana? Wystarczająco, żeby to prowadzić? Mam 7. No to rozmnażaj. The fuck? Nie zrobiliśmy dobrej muzyki do tego. Okej, ja biorę siano. No ta mała idzie za mną. Okej, to ty... A te dwie idą za mną. No dobra, a ja biorę tą małą. Ja idę tyłem, proszę mi sprawić, żeby one... To wiecie jak to brzmi? Co? Co? Rozmnażać, biorę tą małą... Ja myślę, że one wszystkie idą za mną. To dobrze, to ja ci będę prowadził. O, dynię znalazłem, jaka jest kampiona. Coś mi nie pozwala iść do tyłu. Czekaj, bo dynię biorę. Ej, moje krowy, gdzie jesteście, moje krowy? Nie uciekajcie mi. Czekaj, bo tu dynie są. Jedna. Druga. Trzecia, idziemy. Let's go, boys. Moje drogie krowy, nazywam was Andrzej. Kataszyna. Kataszyna, Andrzej Rabuś. I Rabuś. Kataszyna... Czemu Kataszyna i Andrzej nie chcą iść za mną? Nie wiem. Nie potrafią przez przeszkodę przejść, utknęły. Gdzie? No to idę naokoło. W którym miejscu? Gdzie ty jesteś? Chodź. Tu gdzie jestem ja? Widzę jestem, twojego psa, jestem, ale ja? Nie widzę ciebie. No tu jestem, tu za psem, idź za psem. A, tutaj są. Chodźcie Kataszyno i Andrzeju. Uważaj, bo je uderzysz niechcący. Ktoś idą za tobą i tą. Idziemy Kataszyno i Andrzeju i Hawosiu. Idziesz tyłem tak jak ja? Nie idę tyłem. Ja idę tyłem jak Michael Jackson. Brakuje tylko, żeby mi w tle leciała muzyka z Jacksona. Okej, zdecydowanie... Nie wiem, tędy tutaj zrobiłem znaczy, przejście. No... Jakby użyłem innej drogi. No i dwie krówki poszły za mną. Bo te krówki to pewnie była Kataszyna i Andrzej. Nie, Rabuś. Nie, to była to był Rabuś i Kataszyna. No. Andrzej idzie za mną. Chodź Andrzej. I psie, którego jeszcze nie nazwałem. Okej. Chodźcie Andrzej i psie, którego nie nazwałem, i kurczaku. Idziemy do lepszego świata. Chodź Andrzej. I psie, którego nie nazwałem, i kurczaku, chodźcie. Mamy dla was lepszy dom, lepszy świat. Czemu ja za chwilę na coś wpadam i nie pozwalam mi tu... Nie iść tam! Okay, musimy tam tędy. Wszyscy. No na dół nie, tędy. Chodź Andrzej, idziemy na dół. Don't worry, you are a great jumper. I know you do. Yeah, hell yeah, Andrzej. But my other dog is not a well jumper as me. Grinsk, gdzie ty idziesz, skoro ja idę tędy, gdzie idę? Zrazum redstone. Znalazłeś redstone. Czyli niedaleko będą diaksy. Ja nie chcę nic mówić, nie? Ale jesteśmy tymi podróżnikami, jeśli chodzi o podróżowanie ze zwierzęciem. Tak, szybki transport. Szybki transport i w ogóle. Ten odcinek jest pełen akcji. Brakuje tylko, żeby naprawdę jakaś muzyka akcji leciała w tle, gdyż tu jest taka akcja, że oczy wypadają z orbit przez uciskającą na nie adrenalinę. Gdzie ty jesteś z tymi krowami? Ja już tutaj jestem pod domem. Ja idę. A ja nie. What the fuck? No bo moja krowa cały zahacza, o coś i zapomina, że miała za nami iść. Właśnie przeskoczyła nad drzewem. Ten Andrzej to naprawdę dobra krowa. Się tak bardzo zgubiłem, że ja nie wiem gdzie jestem właściwie. Jak ty możesz być pod domem? Tak daleko mieliśmy. No widziałem po prostu trzcinę z daleka, że jest pod domem, to poszedłem z jej strony. Właśnie krowa stwierdziła, że nie idzie za mną.
Pamiętasz, Green, ten czas, kiedy graliśmy sobie na w innym miejscu i miałeś swoje ulubione krówki i w ogóle, a ja cię przyniosłem pod sam dom? Właśnie teraz mi głód już teraz to nie pamiętam. Uderza o plecy. Let's go, bitches. Okej, zabudowałem już krówki. Zrobię bramkę, żebyś potem mógł dojść z tym jednym Antrzejem. Rozumiałem mój jeden błąd. Jaki? Jestem bardzo kiepski, jeśli chodzi o poruszanie się po prostej linii. Bo aktualnie mam dwie krowy, jedną nawet nie wiem skąd, jakieś raz, dwa, trzy, cztery, jakieś sześć kurczaków. Niedobrze, wiesz o tym. Słyszycie to? Trochę. Trochę burznie. Co to za impreza? Burzowo. Okej, okay, płynę wodą z moimi zwierzakami, kochani. No, robi się noc. Płyniemy razem. W wodzie jestem bezpieczniejszy, dlatego wybrałem drogę wodną. A one ewidentnie są trochę wolniejsze w wodzie. Ale widzę trzcinę. Czemu ty poszedłeś tak naokoło? No widzę, ja przeszedłem tamtędy normalnie, to tam była ta góra. A ja znalazłem się gdzieś całkowicie z boku, nie wiem czemu. Ja, Green, ja wiem gdzie jest droga, idziemy tam. Tam jest ta góra, na której żeśmy stali i tak bawiliśmy się. No ale ja... Ale ja wiedziałem gdzie jest droga. Jaki czas? Jaki czas? Nie ma czasu. Noc, prawie noc. Ty, idę sobie wodą, a ta kura jajko. A czemu nie? Czemu nie? No czas, czas. No jest noc. Czas jest cenny. Jest noc, Johnny. A wiadomo, że w nocy najdziwniejsze stwory się budzą. W tym my. Tak, Green, mógłbyś mnie tu osłaniać, bo ja naprawdę nie wiem, czy... No nie czeka jakaś niespodzianka w postaci Mr. Creepa. Miło. No jakie idioty te krowy! Come on bitches! Muszę jakoś tego pieska nazwać tak miło. Fajnie. Chcę wymyślić jakąś naprawdę twórczą nazwę. Chodźcie no, chodźcie no, chodźcie no. Osiem kości jest w skrzyni. Miło. Widzę cię. Tam zombie po mojej lewej. Nie widzę zombiego. Jak ja mam wprowadzić teraz? Jak chodź tędy, przy domu. Holy fuck. Znalazłem byczę jaskinę. Kurczyki w sumie można zabić. Bycze jaskinę? Byki tam mieszkają? Tak, ja myślę, że to będzie następna część wyprawy. Jak, no a wiesz, że my znaleźliśmy już parę jaskin po drodze? Nie takich. Monster spawnery znalazłeś? Lepiej bo my tak. Powiedz mi, tutaj gdzie dobrze idziesz. To jest Kipera! Schowaj... To coś w ręce. Otwieram ci. Wbijaj! Mam nadzieję. No. Gdzie? Tu? Wbijaj się! God damn it! Chodźcie, mamuśki. Musiałeś to wyciągnąć teraz, kiedy są skołowane, teraz idę, gdzie mają iść? Wbijają za mną, jestem mądrzejszy. Już, no, zamknąłem. Co ty robisz? Chowajmy teraz. Nie! Nie rób tak! Skołowane są. To strasznie. Tego za mnie szkielet atakuje. Masz psa, który ci nie pomaga. Taki fagot. Tak, mój pies jest wspaniały. Nie obrażaj go! Jakkolwiek ma na imię. Czemu ta krowa no jest dobra, taka... i tak nie wyjdzie. Ponad wszystko. Dobra, idziemy spać. Raz uderzyć by ją mnie nie zaspaliło. Nie. Bo potem razie co? Ale chodźmy do domu. Z żony jesteś w domu? Odchodzę. Mojego piesa tu nie ma. O, jest mój pies. Siadaj, Robin. Robin! Nawet nie miałem intencji go nazwać, po prostu tak sam z siebie wyszło. Robin! Jest noc, to ja wbijam.
Robin, wiesz, to nazywałem go Robin. Ma jakieś mięso? Ma jakieś mięso, które jest zgnęłe? Mam. Ale ja się żony nie badam, nie. Weź postaw psa, żeby nie siedział, szybko! Szybko postaw psa, żeby nie siedział! Faj! No, ale mam ma nie siedzieć, szybko! Ej, ktoś mnie ratuje? Czemu? A to jest Robin! To jest teraz Robin. Otwieram drzwi, otwieram drzwi! Mamy dla ciebie psa, Johnny. O. Który nie możesz się. Który nie wie, ty możesz się tylko ty posługiwać gry, chciałem powiedzieć. Serio? Nie, no. Nie mogę, jeszcze nie urósł, to nie mogę. Tak, to możesz go posiadać w ogóle. To jest twój. No widzisz? To jest mój. Ej. Do matki. Robin to samica? No to jest damskie imię. Robin, Robin. A mój jak się nazywał, bo zapomniałem. Francuskie. Okej, okay, myślę, że mam 62 żelaza. Trzeba zrobić pancerze teraz. Mamy 62 żelaza. 30... Nie, 40... Myślę, że najlepszym pomysłem byłoby wykonanie teraz wszystkiego potrzebnego do walki i w następnym odcinku wybierzemy się... Do jaskini. Do jaskini. Będzie to niezwykła podróż do jaskini, gdzie będziemy jaskiniować. Tam widziałem przynajmniej 10 creeperów. Zostaniemy jaskinowcami, zamieszkamy tam i będziemy pod... That makes a lot of sense, Grimblade. Ej. Zabierasz gravel, a źle do domu. Gravel. W każdym razie żegnamy się teraz z państwem, to był kolejny... Nie! Nie zabijaj nigdy małej, bo z niej nic nie wylatuje! Oj tam. W każdym razie byli z wami... Green! Całe stado i one uciekają wierzchem. Żony, który nie wie co się dzieje dookoła. Nie wiem co się dzieje, co się stało. Żegnamy się! Żeby z wami Green! Johnny... Bye bye, pierwszy. Drugi.